Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dziś jest ze mną mój chłopak Karol. I dzisiaj przed czas, bo biliście rekordową ilość łapek pod filmem, w którym czytaliśmy nasze pierwsze wiadomości na Instagramie. Tak, tak. I obiecaliśmy, że jeżeli będzie dużo łapek pod tym filmem, to pokażemy wam nasze wiadomości sprzed 3 lat. Tak, przed 3, albo i nawet więcej. Chyba nawet więcej. Już teraz nie, 4. No jak 3? Więcej? 4. Teraz 4. To były nasze takie pierwsze wiadomości, gdzie ja w ogóle chodziłem wtedy do technikum i pracowałem na rynku. Na promotorce. Tak, tak, więc zapraszałem ludzi na imprezki. Jeszcze najlepsze jest to, że próbowaliśmy odszukać, jak szybko znaleźć, wiecie, te wiadomości pod ostatnim filmem. Pisaliście nam, jak można te wiadomości szybko otworzyć, bo wtedy myśleliśmy, że trzeba scrollować do, wiecie, do rocznych wiadomości. A tak to się godzinę zajęło i by się telefon zlagował. A okazało się, że jest fajny sposób na właśnie na Messengerze, w którym wpisujecie daną wiadomość, która musiała być waszą pierwszą wiadomością. I tutaj Karol sprytnie zauważył, że można było zrobić coś takiego. Karol nagrał kiedyś o mnie film, w którym pokazałem naszą pierwszą wiadomość. Ja pamiętam o tym dlatego, że Wera mi na nią nie odpowiedziała. Ja użyłem tego jako argument, że no i tak mi Wera nie odpowiedziała, więc no kij z tym, nie? Tak, i to była wiadomość, która brzmiała hej przez 2e, więc 3. Przez 3e, tak. Więc my tak teraz nie piszemy do siebie, więc fajnie było łatwo ją znaleźć. Łatwo było, no. I przed sekundą dosłownie tylko pisaliśmy, że to możliwe. I nie chcieliśmy patrzeć w ogóle na te wiadomości, więc na niej nie patrzyliśmy. No i teraz wam pokażę, jak to znalazłam. I teraz tak, wchodzę sobie w wiadomość z Karolem. I to jest właśnie ten film, Love Story, coś tam. I teraz tak, wchodzę sobie Karol Wiśniewski, wyszukaj w konwersacji i teraz No i dobra, wpisujemy hej, 3e. Jest. 29 stycznia 2016, czyli 3 lata temu. 3 i pół roku temu. 3 i pół roku temu. No i dobra, tam jest hej, ja ci nie odpisałam i dopiero za 2 dni ci odpisałam hej. Tak, no. I potem, o haha, no hej, napisałam, widziałam twój film na YouTubie. Tak, bo w międzyczasie ja napisałem hej, a później wrzuciłem film i ty do mnie napisałaś, bo zobaczyłaś ten film. Tak, nie? Dokładnie, bo zobaczyłam film, w którym powiedziałeś, że się zakochałeś i w ogóle tak dalej i pełno twoich widzów zaczęło mi wysyłać ten film. I wiecie... Znaczy to, że zakochałeś, to było takie pół żartem, pół serio, tak, bo to bardziej było, że mi się bardzo spodobałaś po prostu, nie? Tak. Że tak bardzo mi się spodobałaś, że po prostu zakochałem w pół sekundy, nie? To było na takiej zasadzie. No a jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu, w którym my oglądamy ten film i się z niego po prostu śmiejemy, to bijecie do Karola, podlinkuję go wam w opisie. Widziałam twój film na YouTube, o nie, tak sobie myślałam, obyś go nie zobaczyła. To po co go nagrałeś, jak żebym go nie zobaczyła? No bo, no po co go nagrałem? No bo byłem, wiesz, youtuberem, nie? No to nagrywałem o swoim życiu, o jakichś swoich przeżyciach. No nie miałem w zamyśle, żebyś go zobaczyła i serio tak było. Zresztą nawet tam nie podawałem twoich danych, ani nie udostępniłem go u siebie, więc... Tak, ale powiedziałeś, że ma na imię Weronika i w ogóle powiedziałeś, że może się nie odpisałam, ale może to zobaczy. Tak? No. A no może. No. I napisałeś, że usuwałem wszystkie komentarze z twoimi danymi, no to co jest fajne, bo jednak faktycznie tych danych było pełno i tym 100 osobom chciało się szukać. Zauważyłam, przez ciebie mam spam z zaproszeniami na Facebooku, niech przeniosą się na Instagram. Powiedziałam ci wtedy, że nie mam chłopaka. Haha, ale przecież na Instagramie masz zdjęcia z chłopakiem, więc chyba jednak masz. Nie miałam, wtedy byłam prosto po zerwaniu. Tylko teraz musimy tu, kurczę, no bo zobacz. I teraz musimy wpisać chyba... Aha, czyli tamtą ostatnią, którą możemy zobaczyć, tak? No bo teraz znowu nie możemy przeskrolować niżej, więc... Dobra. Dobra, czekaj. Jezu, to jest trudne. O Jezu, okej, mamy dalszą część, udało się. Fajnie, ale lifehackerzy z nas. Jakie to jest dobre. Ej, no, jak będę się kiedyś z tą okłócić, będę musiała coś wynaleźć sprzed 2 lat, to już mam sposób. A co sprzed 2 lat wynaleźć? No nie wiem. Ha, ale przecież na Instagramie masz zdjęcia z chłopakiem, bla. Dobra. Ha, to chyba tylko w tym się pomyliłem, więc jak było w Shakersie? Byłam tam pierwszy raz, było w porządku, fajna była muzyka, a tobie jak się podobało w ogóle? Jak rozumiem. Oj, tutaj się rozpisałeś. Ha, mi się podobało, dużo emocji, ja nawet na imprezie nie byłem. Napisać, że się ze mną pisać. Ja się tak stresowałem wtedy, że mi odpisałaś, bo stwierdziłem, dobra, i tak już mi nie odpiszesz, no to już tam trudno, nie? I nagle mi odpisałaś i o, co dzieje? No mi się spodobałaś mega, więc... No i poleciłaś mi iść do innego klubu, jest ogień w szopie. Ja. Tylko tam teoretycznie jest od 21 lat. No dobra. Dobra, czekaj, kopiujemy kolejną wiadomość. Ej, to musimy tak co czwartą wiadomość kopiować. No. Tyle pokazuję, ale dziwnie, nie? Skopiowałem wiadomość i brak dostępnych wyników. Jak to możliwe? No i ja ci poleciłem inny klub, ty mówisz, że już tam byłaś. A, to powiedziałam ci o rozaczku, a ty napisałeś, że nie. No ale nie ważne. No ja wtedy nie chodziłem tam. No ja napisałam tak żartem. Mam nadzieję, że więcej info nie będzie ujawniał w internetach odnośnie mnie. I napisałam, że jeżeli sobie nie życzysz, to wiadomo, że nie. Znaczy ja tylko imię podałem, ale te małe...
skurczybyki jakby. Nie mają co robić i znajdują wszystko. No ale w sumie to jest racja, wy jesteście taką mocą, taką siłą w internecie, że naprawdę wszystko znajdziecie. A okej, okay, jeszcze, że trochę się zdziwiłam oglądając ten filmik. Czy nam się co cię tak zdziwiło? Miłe słowa na mój temat. Ja jestem generalnie bezpośrednią osobą. Ogólnie tutaj nie ma nic cringe'owego. No, myślałem, że będzie jakiś cringe, a to no. tak se piszemy, tak w sumie spoczko, nie? Normalna konwersacja, także spoko, naprawdę fajnie. Nie mam czasu na podchody. No tak, no bo wtedy ten, właśnie jak poznaliśmy się, to oglądnijcie sobie w jaki sposób, no to właśnie tak wtedy by było bezpośrednio, powiedziałem ci jak wygląda sytuacja i tyle, nie? Co czytasz? Vera, jak można pisać duże X i małe D? Ja, to jest najgorsze na świecie, najgorsze! Ale ja wiem o tym, ale wiesz, że mi tak słownik pisał? Serio, ja też zawsze wkurzałam, jak mnie tak pisało. Albo piszesz i to małe słownik. X, małe D, albo duże X, duże D, a nie duże X, małe D. Aha. Wiem, ale to słownik. A poza tym ja nigdy nie ogarniałam tego, jak się pisze jakichś minek. Zawsze pisałam normalne uśmiechnięte minki, a wszyscy mówią, ale jesteś chamska. O co chodzi? Przecież ja nie ogarniam minek, chciałam być miła. No ale dobra. Ciekawi mnie, co sobie pomyślałaś, jak to oglądałaś, bo szczerze miałam ogromną nadzieję, że tego nie zobaczysz. Bo tak w sumie dziwnie, teraz wiesz, co ja myślałem, a ja nie wiem, co ty myślałaś wtedy i teraz też. Dzisiaj to zobaczyłam, jak kilka osób na Facebooku podesłało mi link. No i co sobie pomyślałaś, jak to oglądałaś? Sama nie wiem, byłam w mega szoku. Bo się tego nie spodziewałam. A, no to jak z twojej perspektywy to wyglądało? No dobra, teraz skopi. Ale dziwnie, co? No nie, no tak sobie rozmawiamy normalnie, no. Serio, mega, mega normalnie, nie? No. Już wtedy w klubie zaimponowało, że specjalnie do mnie poszedłeś i mnie szukałeś po to, żeby się dowiedzieć, jak się nazywam. A. No tak. No i później się zapytałem, że, bo to było twoja perspektywa wtedy na imprezce, no. A teraz ja się zapytałem o twoją perspektywę po oglądnięciu filmu i sprawdźmy, co ona odpisałaś. Trochę jest wkurzające to takie szukanie. No, to jest takie... Na lapku się da scrollować więcej. Szkoda właśnie, że tak całkiem już ta rozmowa nie idzie, nie? No. Jak ty odpisywałaś? Ja się zapytałem ciebie, no i co... A ja do góry mogę. No. I co potem, jak oglądasz film, co sobie pomyślałaś, a ty napisałaś wariat. Dobra, zaczynamy! Cringe-oliadę! Pierwszy cringe tekst, dobrze. No dobra. Haha, czemu ja tak sobie pomyślałem i właśnie powiedziałem tej koleżance, co stała ze mną wtedy. Ciekawe, ile facetów by to zrobiło jak ja. Jakby kompletnie nie wiem, nie mając nic na myśli, że co ja tu nie jestem, ale po prostu ciekawe, kto i ile osób by tak zrobiło. No ale to w sumie mi zaimponowało, że tak, wiesz, nie znaleźliśmy się kompletnie, a ty nagle ze mną pobiegłeś i wiesz. No ale to było takie śmieszne. Ale ja jestem głupi, nic nowego. Sytuacja w klubie to nie był pierwszy raz, ale w filmiku na YouTube nikt nie nagrał. Napisać ha, 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 napisać ha, ha, ale chodzi mi o to, kto by tam wszedł jeszcze raz, po tym nawet jak no, dałyście mi jasno do zrozumienia na polu, że nie. Napisałam, że zdarzało się i tak. Czyli tutaj Vera chciała mi po prostu pokazać, że wiecie, że ona jest często podrywana, że ma dużo grono wielbicieli i Karol spokojnie, nie? Nie. Napisałeś, powiem ci szczerze, że współczuję wam, szczególnie na imprezie, przecież to jest rozpierdziel, jak tyle gości do was podchodzi, wy musicie jakoś to filtrować, żeby wybrać tego jednego, z którym chcecie na przykład tańczyć. Wydaje mi się to dosyć stresujące, napisałam. A, rozumiem, że chciałbyś się zobaczyć, jak to jest i następny film będzie jak na jeden dzień stałam się kobietą. O, już ci dałam pomysły na filmy, ale nie. No, ale bo w sumie tak jest, współczuję dziewczynom na imprezach, bo wiesz, jak jesteś facetem, to idziesz na imprezę i nikt ci nie przeszkadza, a jak jesteś dziewczyną, to idziesz na imprezę i cię zaczepiają jakieś chłopy cały czas, zawsze tak jest. Ej, jestem z siebie dumny, bo naprawdę pisałem z sensem. Ładnie, i no. W ogóle nie cringe'owo, w sensie tak normalnie sobie pisałem, coś tutaj chciałem zagadać, tego tamtego. Vera tutaj coś poleciała, wariat. No co? Nie no, dobrze. Ha, nie jestem pewien, czy miałoby to dobry odbiór, no, w sumie, ale nie w sumie teraz. Nie na ten no, moment, jak ktoś całuje kosz, to jest ewidentnie, jak ludzie to oglądają, a co dopiero. No ale to ma zły odbiór, no, więc... W sumie tak. Ale nie no, na jeden dzień stać się kobietą w sumie śmiesznie. Śmiesznie, no. No. Więc widzisz, miałeś dobry feeling, a ja go ten odsunąłem, a jednak to by był dobry pomysł, no, tak teraz. No, ale możemy to zrobić w sumie taki krasik, ja na jeden dzień stanę się mężczyzną. Ale ja już ci dawno mówiłam, że powinniśmy nagrać taki zamiar ról. Napisałam, że to był żart. I tutaj już straciłaś entuzjazm do rozmowy, tak z takiej wiecie, że... Bo ja nie rozumiałam. Wypiszecie takie rozmowy, a takie cztery rozmowy, takie cztery wiadomości, a dziewczyna wam opowiada, aha, okej, okay, okej. Okay. Fajny temat. Fajny temat. No co? No a ty się potem jeszcze raz bardziej rozpisałeś o YouTubku, a ja w ogóle YouTubka wtedy nie ogarniałam kompletnie nic. No i ty właśnie napisałeś o tym YouTubku, no dobra. Ale już miałem feeling, bo tam napisałem, że taki filmik o takich dresach, co się bili, wrzuciłem i napisałem ci o tym, że to będzie viral. I był to viral, a już był feeling już YouTube. Ja nawet jeszcze nie wiedziałam, co to słowo viral znaczy naprawdę. Bo wiesz, ja nie ogarniałam tego naprawdę, o kurczę. No i oczywiście ja musiałem jakoś zagadać dalej, no bo tutaj kiepskie było zainteresowanie, więc się zapytałem, czy wy macie teraz dużo nauki, bo jakieś tam egzaminy są teraz,
bo ja ogólnie nie studiowałem, więc nie wiedziałem, o co chodzi, ale jakoś chciałem zagadać, bo mi powiedziała, że studiujesz wtedy jeszcze na imprezie. Si, miałam się uczyć od rana, zaraz się za to zabieram, bo jutro pierwszy egzamin. O, to pierwszy rok studiów, teraz jestem na czwartym. Kończę, w sumie już skończyłam czwarty rok. No, ja tu mówię, że mam wielu starszych znajomych, więc nikt się nie mógł spotkać ze mną, bo wszyscy się uczyli i tak było właśnie. Mieli wszyscy wtedy ten... Studia? Studia, no. No i tutaj ja ci wysłałem jakiś swój film i ja ci napisałem, że mam farta do takich jakichś dziwnych akcji. No i ty mi odpisałaś, że widziałaś go i że oglądałaś sobie jeszcze kilka, żeby zobaczyć, co robię. I ja wtedy taki, o nie! No, ja oglądałam, jak wtedy ty mi wysłałeś ten swój filmik, to potem ja, wiesz, musiałam sobie obczaić, co ty robisz na tym YouTubku i w ogóle, co cię ludzie lubią i co cię oglądają. I wiesz, ja pokazałam też mojemu bratu i mój brat potem też zaczął cię oglądać bez kitu. O, no, najgorzej. Wtedy tak, o nie, oglądałeś jeszcze inny film, ale cringe. No. Tutaj zaczęliśmy gadać o jakimś jednym z tych filmów starych. Ale w ogóle jak się rozpisywaliśmy, co? Znaczy ja. Ja też się tutaj już rozpisałam na czytanie. 3 linijki napisałaś, a ja jakieś 20. Napisała, o, dobra, jest cringe tekst. No. Gadaliśmy o jakimś filmie i ty skomentowałaś tak. Ja na to napisałem, że ludzie coś tam cisnęli, że ten film jest beznadziejny, ale ma dużo viewsów, bo zrobił viral. Nie czytałem komentarzy, tu pewnie chciałeś dać przecinek albo kropkę. Ludzie mówią, a ty rób swoje, ja wyznaję taką zasadę. No tak. No ale to dalej jest taka. No ta, no ta. No ja ci napisałem, że właśnie większość tak jest, że często tak jest, że ludzie krytykują, bo sami nie mogą tego zrobić, że hejterzy coś tam. Ty napisałeś, że no tak jest nie tylko na YouTubie. No ja tutaj oczywiście też zrobiłem research, bo co nie jak tak. Zrobiłem research i dowiedziałem się, że ty miałaś bloga. I właśnie o tym do ciebie napisałem, że prowadzisz bloga. Napisałeś tak, ale ja wrzucam posty co jakiś czas. Teraz mam 3 zaległe, bo nie mam internetu na mieszkaniu, muszę czekać do pierwszego, czyli do jutra, x duże małe d. I ty napisałeś, moja była miała bloga. Czyli już ewidentnie chciałeś pokazać, że jesteś zorientowany. Aha, dobra, powiedziałem, że... Nie, wszystkie dziewczyny mają blogi teraz. I to jeszcze takie gówniane. No bo był taki hype na blogi, gdzie wszystkie dziewczyny zakładały blogi. No tak. I 90% to były takie beznadziejne te blogi, nie? No nie masz co oszukiwać. Ja się zapytałem tutaj jeszcze ciebie, czy zarabiasz z tego bloga, no bo chciałem właśnie się dowiedzieć, o co to chodzi, nie? No i też w sumie dla mnie to było ciekawe, no bo ja na YouTubie robiłem z blogami, nie miałem styczności. Napisałeś, nie robię to czysto dla siebie i że miło ci, że dużo osób się tym interesuje. No. Dobra, dawaj, teraz ty. A ty od razu z jakimś, a masz może fan page? No bo, no pytałem no się. No wiem, bo dla ciebie to była norma, no bo ty miałeś jakieś tam swoje. Ja napisałam, że nie chciałam zakładać. Pamiętaj, jest jedna ważna zasada, jeżeli robisz coś dobrze, nie rób tego za darmo. Dobrze, już tutaj myślę marketingowo. A zdjęcia kto ci robi? Ja napisałam, że koleżanka. I zacząłeś pytać oczywiście, jaki mam aparat, bo się już o tym nawet znałeś. I oczywiście już mnie wyśmiałaś, ja się napisałam, że lustrzanka, to ja lustrzanka to wiem, ale jaką lustrzankę? No tak, jakbyś powiedziała... Kamerę! Czym jeździsz? Samochodem. Samochodem takim czterokołowym, zielonym. No tak. No ale ja wiesz, ja nie wiedziałam dokładnie, na czym to polega też wtedy. Dobra, to pierwszy mój cringe test. Tam było napisane, fotografie i filmy w sumie mają dużo wspólnego. Mądre. Jak się tu rozpisałaś w ogóle. Więc pytam, bo też w tym siedzę. Okej, ale serio, nie wiem, bo ja serio nie wiedziałam, jaka to jest lustrzanka. Bo ja w ogóle się na tym nie znałam, tylko wiesz, Ala się na tym znała, ja nie. No. A to jest twój aparat, czy to ta koleżanka, którą nas spotkałeś pierwszy raz, nie? No. To nie ona. Skąd u mnie pomysł na vlogi? Wiesz co, długa historia, ale ogólnie wcześniej wbiłam się na grach. Myślę, że kiedyś będę chciał nagrywać filmy kamerką, vlogi czy coś innego. Na razie zatrzymało się na vlogach, ale mam w planach parę dodatkowych serii, które powinny w najbliższym czasie wyjść. A na vlogach początkowo chciałam jakby dać ludziom coś od siebie, pokazać pewne sprawy z mojej strony i co ja o tym myślę. Ale fajnie, 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 widzisz? No ale ty mi w ogóle nie odpisywałaś. Ja masz tam szminkę, co się rozmazuje? Nie. No to masz szczęście. Napisałam, że spoko opcja, tylko trzeba się odtworzyć chyba. Chciałam napisać otworzyć, tak myślę. Nie, no koleżanka to nie mój i to nie mój aparat. A ty napisasz, że dlatego nie wiesz, i to zrozumiała. No i się zapytałem, że co, jak koleżanka gdzieś pojedzie, nie masz jak zrobić zdjęć, nie? No to lipa, dlatego właśnie miałam zaległości na blogu. Właśnie to jest to, że ta systematyczność jest jednak bardzo ważna. No ale tak widzę, że warto sobie oglądać faktycznie ten film nasz pierwszy, znaczy pierwszy, jeden z pierwszych, na który oglądaliśmy, ten mój film, bo on bardzo mocno się wiąże z tym, co tutaj dzisiaj piszemy. I tutaj ogólnie tak sobie gadaliśmy, no to w sumie... I w ogóle w sumie jakoś tak się rozwinęła ta konwersacja. Jakoś przed... Jak czytaliśmy te ostatnie wiadomości na Instagramie, to tam były takie hej, ja ci nie odpisywałam, hej, jak ty mi odpisywałeś, tak na zmianę. Ale właśnie tamte były fajniejsze właśnie. No. Tamte były takie, że... To było beka. No. To są takie typowe rozmowy, jak kogoś poznacie. Nie ma tu nic szczególnego, nie ma nic cringe'owego, tak sobie gadamy o. A to są takie twoje początki, takie z nagrywania, bo ty piszesz, że jest to właśnie, że tak na początku ciężko przed tą kamerą w ogóle, że musisz się przyzwyczaić. No. Śmiesznie, co? O, wreszcie coś tutaj zagadałaś mnie. Zapytałaś się, żebym ci dał snapa, bo tak to ja cały czas. Nie, nie pisałam, żebyś mi dał, tylko czy masz. A masz snapa? Jesteśmy już znajomymi w końcu na FB, to możesz mi wysłać. Zapytałaś. Wreszcie coś tutaj, wiesz. Ja nie wiedziałem, o co chodzi z tym snapem właśnie. Ja nigdy nie byłem jakimś fanem Snapchata. Serio?
mimo? No, nigdy się. Czyli wysyłały ci jakieś baby jakichś swoich nagich fotek? Nie. Nie wysyłały ci? No, ja już nie mam Snapa, też się często pytają, czy mam Snapa, ale kiedyś miałam Snapa. Tu wyżej ci wysłałem nazwę, napisałeś OK. Ja napisałem, że zaraz lecę na siłkę. Ty też chodzisz na siłownię. Nie lubię w wolnym tego, że wstaję o 14. No i napisałeś, że dobra, ja spadam. Ja napisałem, to potem. No i dobra, cringe tekst. Jezu, jak można coś takiego napisać? No, ale byłem ubem. Ty napisałeś, dobra, spadam, ja napisałem, do potem, jak będziesz chciała gadać. Jezu, taki głupi, no po co nie piszesz? Nie piszesz tak nigdy. No i tu się zainteresowałaś na przykład rano, potem napisałeś o 16.40, dodaj na Snapie, a potem napisałeś o 20.24. A co ci właściwie ludzie pisali w tych wiadomościach oprócz linku do filmu? O, no i tutaj już zaproponowałem spotkanko. Słuchaj, i nie odmówiłaś. Może ochoty na kawę w tym tygodniu, co myślisz o środzie? Albo o wtorku. Tydzień odpada, bo mam sesję, muszę się uczyć. Dobra, to ale nie odpuszczę tej kawy w takim razie w przyszłym tygodniu. I tu właśnie się już wkrada ten cwaniaczek, a ja takich cwaniaczków nie lubię. Nie odpuszczę ci. Jak? Przecież to był fajny tekstik śmieszny. Fajny, fajny. Szczerze mówiąc, nie piję kawy, no, nie lubię. Jasne. Nie piłam. Przysięgam ci, nienawidziłam kawy do momentu, w którym nie pracowałam już tak serio po 15-17 godzin dziennie, już bez kawy nie wytrzymywałam. Nie piłam kawy w ogóle, nienawidziłam kawy. No ale to wiesz, to takie na kawę to jest takie powiedzenie, nie? Tak jak się mówi, wiesz. U wiadomej ekipy jedno piwko, nie? I do spania. I kończ się melanżem. A ty napisałeś, że na przysłowiową kawę, czy po prostu się przejść? Ja napisałam, możemy iść na piwo. O nie. Widać, że pierwszy rok studiów. A ty napisałeś, możemy iść na spacer, nie piję alkoholu. I coś tam mnie zainteresowało, oczywiście, że nie piję. I zaczęliśmy o tym gadać. Wtedy już nie pije się 10 miesięcy, czyli już teraz jest. No, no to od 4 lat. Tutaj już ja się upomniałem wręcz o tą odpowiedź za spotkanie. Możemy i zobaczymy, co będzie za tydzień. Ja tu cały czas spróbowałem coś do ciebie pisać. No i ty się zaczęłaś rozpisać o alkoholu, ja zaczęłam pisać, że już idę spać, bo muszę stać na ten egzamin, no. I tak dalej. No i śmiesznie. To koniec tej pierwszej ale rozmowy. Mnie... Ale skopił, no bo ciekaw jestem, kto no, napisał. No właśnie, kto to napisał no. Następnie. No ale na pewno ja. No ja do ciebie napisałem, jak ci poszły. 7 lutego potem napisałeś. Czyli tydzień później. Tydzień później. Jak ci poszły egzaminy i potem ja ci napisałam dopiero. Nie odpisałaś mi. Nie odpisałam ci, ale napisałam ci wszystkiego najlepszego na urodziny. No też tydzień później. I potem znowu... Znowu mi nie odpisałaś. I ale znowu tydzień później. Weronika, hej, słuchaj, dasz się wyciągnąć na ten spacer jakoś w tym tygodniu. Na razie mnie nie ma w Krakowie, ale wracam koło czwartku. Jak będę w Krakowie, to się odezwa. No i czekaj, uwaga, czy się odezwałaś? To jest o to pytanie, nie? Na pewno nie, na 100%. O nie. Możliwe, że już nie znajdę tego. Chyba, że poszukamy tu po prostu, nie? 14 luty 2016, tutaj, no to jest tutaj, to. To jest tu. Dobrze się składa, bo chory jestem. Ja napisałem, co ci jest, tak dalej, tak dalej. No i zaczęliśmy gadać już o tym, gdzie mnie nie ma i znowu się zagadaliśmy. I to jest właśnie tak, że ja cały czas pisałam ci, dobra, do zobaczenia. A ja cały czas do ciebie pisałem. A ty cały czas coś pisałeś i cały czas mnie zagadywałeś i ja ci tam pisywałam. No to było takie śmieszne, ale fajnie w sumie. No starałem się coś tutaj, wiesz. No, więc 14 lutego ostatnia była rozmowa i później, miesiąc później, oczywiście miałaś się tydzień później odezwać i miesiąc później do ciebie napisałem, nie odpisałaś? Dzień później się ciebie zapytałem w sprawie jakiejś pracy dotyczącej sklepu. I też nie odpisałaś, więc miesiąc później znowu napisałem. Dobra, to jest... Co? To jest cringe. Co w ogóle? O co chodzi? Bo robiłem na Prima Aprilis. Bo ja zawsze na Prima Aprilis zawsze. Dwa razy robiłem jakieś takie akcje na YouTubie i ciebie zapytałem, czy możemy dać, że jesteśmy w związku na fejsie. O nie, serio? Tak. Zapomniałam o tym totalnie. A ja napisałam, polałaby mnie. A to śmiesznie by było w sumie, ale spoko, twoja decyzja. No ale w sumie to by było mega śmiesznie, jak wtedy wszyscy myśleli, że ta laska no, i w ogóle... No właśnie, o to chodziło głównie, nie? Bo ja pamiętam, że wtedy z Matusem siedzieliśmy na ale tym... Ale zrobiłeś takiego Prima Aprilis w sumie 3 lata później, no. Z Matusem pamiętam, że siedzieliśmy na jakimś Teamspeaku i gadaliśmy, co zrobić na Prima Aprilis, bo ja zawsze robiłem jakieś właśnie żarty widzom. No i oni mówią, dawaj, to pamiętasz tą Weronikę, dawaj. Ja mówię, o wiem, ustawię, że jestem z nią w związku, ale będzie śmieszniej w ogóle. Nie. No generalnie Wera mi nie odpisywała przez miesiąc. No jak to? No jak to? Nie odpisywałaś. Dobra, ale i tak cię odpisywałam. No, ale to było takie odpisywanie, takie wtedy jeszcze takie, dobra, odpisuję, bo do mnie pisze. Nie, właśnie nie. Jakbyś wiedział, jak komu nie odpisuję, to by w ogóle się nie odpisała. A tak jeszcze się odpisywałam. Znaczy, no później w ogóle nie odpisywała. Zaangażowałam się w rozmowę, serio. Jeżeli taki odcinek wam się udało, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę i nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału. Przyjdźcie tutaj także. Także wbijajcie. Wbijajcie. No i bądźcie na bieżąco. My wam dziękujemy za odcinek. I to były właśnie, słuchajcie, te nasze pierwsze wiadomości. No. Tak to wyglądało. W sumie nie było aż tak cringe'owo. Bardziej tak serio, tak konkretnie coś sobie gadaliśmy, poznawaliśmy się. Chyba git. Też mi się tak wydaje. I co jest śmieszne, że fajnie jest sobie tak chyba przypomnieć takie stare wiadomości, bo się tak od czegoś zaczynało. A jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak ten filmik Karola wyglądał, jak właśnie wyglądało nasze pierwsze spotkanie i jak wyglądał filmik Karola, to oczywiście wbijajcie do niego, podlinkuję wam go w opisie. My się już z nami żegnamy chyba. Dokładnie tak. Więc... Do kolejnych odcinków. Eluba! Cześć!